Dzień dobry. Małgorzata Kozicz. Zapraszam na program Wilno Lączy. Błyski fleszy, lśniące korony i uwaga otoczenia. To dobra zabawa, trampolina do sukcesu czy stres, konkurencja i walka? Czy umiejętności, modelki i doświadczenia z konkursów piękności przydają się w zwykłym życiu? Jak rozmawiać o urodzie z dziećmi i jak kształtować ich podejście do własnego wyglądu. Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Regina Pawlukowicz, z zawodu prawniczka. Niedawno założyła własną szkołę modeli. Kilka lat temu zdobyła tytuł Miss Lady Universe. Sama w branży modelingowej znalazła się dzięki córce, która już w wieku kilku lat występowała na wybiegach. Prywatnie uwielbia sport i najlepiej relaksuje się podczas treningu. Kamila Moro. Brała udział w konkursach Miss Polka Litwy i Miss Polonia. Pracuje w bankowości. Ale występuje też jako model i aktorka w reklamach internetowych i telewizyjnych. Czasem w reklamach biorą udział także jej dzieci. Uwielbia podróże. Obecnie największym marzeniem jest zbieranie trufli we Włoszech. Dzień dobry, witam serdecznie. Hej, dzień dobry. Jesteście pięknymi kobietami i macie na to dowody w postaci tytułów, mis, zdobytych koron. Czy to właśnie między innymi było celem takie otrzymanie potwierdzenia tego własnej urody, charyzmy itd. Regino? No, powiedziałabym, że jednak jednym z najważniejszych powodów to była było moja córka która często sama uczestniczyła na konkursach piękności, takich dla dzieci i ciągle ją wspierałam i mówiłam, że musisz iść do przodu, staraj się. Gdybym ja zrezygnowała z tej propozycji, byłoby chyba niezbyt fajnie przed, przed córką. Czyli stało się tak, że po prostu z córką obracając się w tym świecie konkursów piękności i modelingu otrzymałaś propozycję wystartowania w konkursie też? Tak właśnie córka uczestniczyła na, na pokazie mody w Budapeszcie po tym wyjeździe otrzymałam propozycję uczestnictwa w, w konkursie piękności właśnie dla dorosłych kobiet. Kamilo, a twoja siostra starsza też brała udział w konkursie piękności dziewczyna kuriera. Później po latach ty to poszłaś śladami starszej siostry, czy jakie były twoje motywy? A teraz zadziwię. Moim głównym celem to była główna nagroda. A to była właśnie wycieczka do Afryki. Postawiłam sobie za cel, że muszę wygrać, bo kochałam podróże od zawsze. Wygrałam w konkursie Miss Polka Litwy. To na wycieczkę do Tunezji pojechaliśmy razem we dwie: I ja i siostra. No, a oprócz takich wymiernych korzyści, teraz tak patrząc wstecz, czy udział w tym konkursie, później w konkursie Miss Polonia, tak naprawdę coś zostawił dla ciebie jakieś doświadczenia, jakieś przeżycia, które się później przydali. Jak to wspominasz? Hmm, niestety. Hmm, jako mama trójki dzieci nie życzyłabym im takich doświadczeń. To dla mnie była ciężka praca. E, jako, że byłam wtedy jeszcze niepełnoletnia, nie wiem, czy do końca byłam. Gotowa na te wyzwania, te doświadczenia, no ale wszystko, co nas nie zabiło, nas wzmocniło. Jestem bogatsza o nowe doświadczenia. Regino, rzeczywiście to jest takie trudne i, i taki skomplikowany jest ten świat konkursów. No, różne są mity, stereotypy na ten temat, że jest duża konkurencja, że są może nawet jakieś niebezpieczeństwa dla młodych dziewczyn. Jestem zdania, że w dzisiejszych realiach te stereotypy nie odpowiadają. Konkurencja, ona i tak, ona jest, i, i liczę, że zdrowa konkurencja to jest nawet dobre. Ponieważ zmusza nas ciągle iść do przodu, uczyć się czegoś nowego. W szkole modeli też dziewczynek ciągle uczymy tego, żeby umiały jedna drugą wspierać, starać się oczywiście o koronę, ale także być pomocną i koleżeńską dla, dla innych. Nie wszystkich świat piękności i wybiegów wciąga na długo, jednak konkursy pozostawiają po sobie doświadczenia, które przydają się również w innych sytuacjach. O wygranej w konkursie piękności nawet nie marzyłam. Było to w 2017 roku. Wówczas obok mnie na scenie stało bardzo dużo utalentowanych i pięknych dziewczyn, więc jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za to uznanie i za to wyróżnienie. Panuje. Taki stereotyp, że podczas takich konkursów piękności to tylko ladna buzia się liczy. Ale tak naprawdę nie jest. Tuż po wygranej tu na Litwie otrzymałam propozycję reprezentowania swego kraju Litwę podczas konkursu Miss Polonia. Konkurs ten odbywa się w Polsce i tam bardzo dużo się nauczyłam. Tak jak konkursy naprawdę uczą, motywują. Doskonalą. Nauczyłam się odpowiedzialności, bo byłam bardzo młodą dziewczyną. Ten konkurs przyczynił się też do tego, że wybrałam pracę w telewizji, bo zobaczyłam, jak ta kuchnia telewizyjna wygląda. Mieliśmy jako kandydatki do najpiękniejszej polki bardzo dużo nagrań telewizyjnych, dużo wywiadów. Nauczyłam się też różnych takich sposobów, jak sobie szybko poradzić ze stresem. Tego, wiadomo, w telewizji nie brakuje. To doświadczenie, ogromne doświadczenie, ale też. Piękna przygoda, więc dziewczyny rzućcie sobie wyzwanie. Kamilo, a u ciebie jak to jest? Bo jednak y, dzisiaj, być może, w pewnym sensie wykorzystujesz y, swoje te doświadczenia z konkursów piękności jako y, model y, reklam, jako influencerka. Występujesz w reklamach na przykład y, telewizyjnych również. Na mnie to raczej jest praca. Po prostu staram się wykonać swoją pracę, czy to jakiś film, czy reklama produktu, najlepiej jak umiem, tak żeby zleceniodawca chciała ze mną dalej współpracować, żeby to nie było po prostu. Jednorazowa po prostu współpraca. Twoje dzieci też czasami występują w reklamach. Jak one do tego podchodzą? Czy lubią to? Lubią to, bo, bo zarabiają pieniądze, i te pieniądze są właśnie ich. I moja najstarsza córka, Anna Maria, już nawet w krótkim okresie czasu potrafiła zarobić taką kwotę pieniędzy, że wymyśliła sobie, że kupi konia. Voilà, bardzo dobrze mieć takie ambitne plany, bo przytem sobie wymyśliła, że zarobione pieniądze przeznaczę na motor. Cele w życiu trzeba mieć i ja staram się wspierać dzieci, wspierać córki. Chcą pracować, ok, pracują. Ja staram się być ich menadżerem, bo moim zdaniem, że najlepszym menadżerem to właśnie jest matka. Na ile reżyser pozwala, staram się zawsze być przy nich, czy na zapleczu, czy na planie. Przyznam się, że na planie dzieci mają super warunki, bo pracują, mogą pracować tylko kilka godzin na dobę. Mają swój najczęściej kamper, mają na swego opiekuna dodatkowego, mają oddzielne wyżywienie. To jest miłe doświadczenie, więc na pewno będę miała co wspominać, a do tego mają sposób na zarobienie własnej kasy. Czy widzisz w tym jakieś psychologiczne kwestie, że no nie wiem, na przykład dziecko idzie na casting i myśli, czy ja tu wygram, czy, czy może ktoś okaże się lepszy ode mnie, a może to jakieś znowu wątpliwości w dziecku wzbudzi. Właściwie jak, jak się to dzieje? Czy tutaj na coś takiego rodzic musi być uczulony, Twoim zdaniem? Jak najbardziej. Ja właśnie e, przez to przez te moje doświadczenia staram się właśnie dzieci tak nastawiać, że to ma być zabawa, że mają czerpać z tego przyjemność, bo jeśli nie czerpią z tego przyjemności, to nie ma sensu. Jadąc na casting, rozmawiam z nimi, nastawiam. Jeżeli widzę, że dziecko jest przemęczone, że ma dzisiaj gorszy nastrój, motywuje ale nic na sile, absolutnie nie. Regino, jakie w Waszej szkole modeli jest podejście do tych spraw? Czy poświęcacie dużą uwagę temu właśnie też, no między innymi takiemu psychologicznemu, jakiemuś przygotowaniu dziecka, odporności dziecka? Zaznaczę tutaj, że jednak musimy zwrócić uwagę na w kategorie wiekowe, ponieważ oczywiście małe dzieci są bardziej uczulone i szybciej się męczą. Musimy z nimi pracować i mieć właśnie te pedagogiczne podejście do, do dziecka. Dorosłe dziewczyny, modelki przychodzą często do szkoły już przyszykowane do tego, że będą musiały wkładać więcej swojej siły, i tu też bywają różne. Psychologiczne momenty, w których muszą siebie wziąć po prostu w ręce, no i, i zrobić maksymalnie to, co mogą na ten moment. A tak ogólnie, co właśnie daje taka szkoła modelek? Czy może tam przyjść też osoba, która nie myśli o jakiejś super karierze na wybiegu, czy nie chce startować w konkursach piękności? Tak, oczywiście. Uczymy nie tylko profesjonalnego pozowania, czy też catwalku, ale dzieci i modelki otrzymują wiedzę w historii mody, otrzymują wiedzę w etyk z etykietu, otrzymują także różne lekcje. Prawidłowego odżywiania się, czy też make-upu, realizacji siebie, no i liderstwa. Te wyjazdy, te prace modelingowe nas też kształtują. Pamiętam swoją pracę w Algerii. To były kilka tygodni na wystawie samochodowej. Jak to były ciężko zarobione pieniądze dla mnie, bo dla mnie ten zapach tych samochodów bardzo dokuczał. I te pieniądze, co zarobiłam w Algerii, bardzo rozważnie później wydawałam. I tak wydałam, że po prostu inwestowałam ich dalej. Bo im pieniążki są ciężej zarobione, tym rozważniej je wydajemy. A ogólnie właśnie, jako obiektywnie, tak jak wspomniałam, piękne kobiety, macie też piękne córki, które między innymi też właśnie w, tej, w tym świecie takiego modelingu, reklam, konkursów siebie próbują. Jak staracie się je kształtować jako kobiety? Czy rozmawiacie na temat urody? I, I czy w ogóle staracie się przekazać no, jakąś wiedzę też, też na temat tego budowania y, własnej wartości? Za swój największy sukces uważam właśnie moje trzy córki. Nie jakieś konkursy piękności, a moje córeczki, które każda jest inna, ale każda wyjątkowa. I. Za bardzo dużo nie podkreślam o ich urodzie, czy wyglądzie zewnętrznym, raczej wewnętrznym i staram się, żeby one czuły się szczęśliwe i spełnione. I cały czas powtarzam, że mają czucie dobrze właśnie sama sobą I, i takie jakie one są, są najlepsze i, i po prostu no, oby były szczęśliwe i robiły to, na co mają ochotę. Regino, a Ty jak uważasz, jak to jest u Ciebie i, i Twojej córki? Często my też próbujemy dzieciom dużo co wytłumaczyć, pokazać, ale najlepszym przykładem właśnie jest to, co oni widzą i naśladują nas. Więc, po pierwsze, to dbam o siebie. Uważam, że to koreluje też z zewnętrznym kształtowaniem siebie. Nasza rozmowa już prawie się kończy. Jeszcze tylko zapraszam Was do takiej krótkiej gry. Ja rozpocznę zdanie, a wy y, dokończcie je pierwszym takim skojarzeniem, które przyjdzie Wam do głowy, tytułem takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy. Kamila, kiedy rano patrzę w lustro, to mówię, że to będzie dobry dzień. Regina, w wyglądzie zawsze zwracam uwagę na? Uśmiech. Kamila, zdanie innych nie zawsze jest prawdziwe. Regina. Na komplementy reaguje? Uśmiechem. Kamila, satysfakcję daje mi? Rodzina, sport, moje zwierzęta. No i oczywiście praca. Regina, przed zaśnięciem zawsze? Dziękuję za dzień. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Piękny człowiek, czyli jaki? Czyli szczęśliwy, spełniony, zdrowy. Charyzmatyczny, pewny siebie, piękny od, nie tylko od zewnątrz, ale szczególnie od wewnątrz. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę, za wasze trafne refleksje, i cóż życzę, żebyście nadal rozkwitały w swoim pięknie, które przede wszystkim jak ustaliliśmy płynie z wewnątrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Kamila Moro i Regina Pawlukowicz. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.